Siemanko, witam wszystkich serdecznie na kanale Bezawaryjnie. Dzisiaj test uchwytów magnetycznych samochodowych. Wybrałem sobie takie oto trzy uchwyty. Były dosyć dobre opinie, więc postanowiłem je przetestować. Dwa z nich posiadają funkcję ładowarki indukcyjnej o mocy 15 W, a jeden to jest tylko uchwyt bez ładowarki. Zacznijmy sobie może od tego. Jest to firma Joyroom. Bardzo fajne opinie były na stronie. Te uchwyty magnetyczne dosyć dobrze się sprzedawały. Sprawdźmy sobie może jeszcze pudełko z drugiej strony. Uchwyt magnetyczny z funkcją ładowania. Mamy instrukcję. No i co mamy tutaj w środku? Na pewno uchwyt, fajna konstrukcja. Na kratkę wentylacyjną to się tak zaciska. Nie ma możliwości, żeby wyskoczyło w czasie jazdy. Następnie sama ładowarka. Tak oto wygląda. USB typu C, zakrętka i przewód USB. Uchwyt montażowy wygląda dosyć solidnie. Wprawdzie jest cały z plastiku, ale takiego mocnego. Tutaj jest guma, więc nie będzie ześlizgiwał się z kratki. No i najlepsze jest to mocowanie. Zaczepia po prostu tutaj jedną z kratek nawiewu. Nie ma możliwości, żeby to wypadło. Spróbujemy zamontować. Wciskam i kręcę. Poszło do oporu. Sprawdźmy. Trzyma się idealnie. Uchwyt się zakleszczył. Teraz ładowarka. To będziemy musieli dokręcić, więc to pewnie pójdzie tak. I tu na wcisk. Tak, i dokręcamy. A, tutaj mamy USB, więc trzeba go przekręcić. Mocno się trzyma. Solidnie siedzi. Teraz kabelek USB. Podłączamy do portu USB. Jeżeli w samochodzie nie posiadacie takiego portu, to trzeba zakupić odpowiednią przejściówkę z gniazda zapalniczki na USB. Akurat coś takiego posiadam. Tutaj wpinamy do gniazda zapalniczki, a tutaj są dwa porty USB. Podłączyłem do prądu i ona świeci na niebiesko. Teraz w dzień może tego tak bardzo nie widać, tylko taką delikatną poświatę. O, tutaj z tej perspektywy widać kolor niebieski. Uchwyt zamontowany. Wygląda dosyć fajnie. Trzyma się naprawdę mega solidnie. I tutaj prędzej wyrwałbym kratkę nawiewu, niż wyciągnął tą ładowarkę. Ale najważniejsze, czy ten magnes w ogóle będzie trzymał nam telefon. Tu i siedzi, trzyma się jak należy. Opinie były bardzo pozytywne. Ludzie pisali, że telefon nie spada, że trzyma nawet te najcięższe iPhony Pro Maxy. I rzeczywiście. Także pierwszy uchwyt mamy już przetestowany. Drugi uchwyt magnetyczny praktycznie jest taki sam jak ten pierwszy. Trochę różni się wyglądem zewnętrznym, ale zasada montażu jest taka sama, dlatego nie nagrałem montażu. Pokażę Wam od razu już po zamontowaniu. Uchwyty są takie same, jeśli chodzi o montaż. I różnią się tutaj z zewnątrz.
Ten jest taki przezroczysty, a ten ma tutaj metalową konstrukcję i również podświetlenie niebieskie, ale na trochę innej zasadzie. Tutaj świecą się napisy dookoła na przodzie. Zdejmiemy sobie tutaj folijkę. Porównajmy sobie w takim razie dwa modele. I zobaczymy nasze etui. Też trzyma solidnie. Ale mam wrażenie, że ten drugi trzyma mocniej. Tak, na 100%. Na 100% ten model tutaj z metalową obudową ma delikatnie lepszy magnes. Jest to wyczuwalne. Cena obydwu modeli jest podobna, ale już widzę, że wybrałbym właśnie ten model z metalową obudową. Został nam jeszcze jeden ostatni. Otwórzmy sobie to pudełko. Instrukcja. Ok. I mamy sam uchwyt. Tu już bez ładowarki. Trochę inne rozwiązanie, jeśli chodzi o zaczep. Tutaj odkręcamy i w drugą stronę dokręcamy, też nam zaciska kratka nawiewu. Zamontujmy to w takim razie w naszym nawiewie. Jeszcze tutaj mamy miejsce. Trzeba przykręcić. O, trzyma się. Trzyma się również solidnie. Trochę inna zasada dokręcania, ale również bardzo skuteczna. Sprawdźmy sobie nasz telefon, etui. No, muszę przyznać, że ten magnes trzyma naprawdę solidnie. Jestem dosyć zdziwiony, bo ten uchwyt był najtańszy, ale trzyma najlepiej. Sama konstrukcja, jak i moc magnesu na ogromny plus. Słowem podsumowania, gdybym nie miał ładowania indukcyjnego w telefonie, zdecydowanie wybrałbym ten najtańszy model, ponieważ jego moc tego magnesu jest największa, a że na co dzień korzystam z ładowania indukcyjnego, to zostawię sobie model Joyroom, właśnie ten metalowy. Dodam jeszcze, że nie jest to materiał sponsorowany, a poszczególne modele wybrałem na podstawie opinii w internecie i dlatego zdecydowałem się na ich przetestowanie. Teraz krótki test podczas jazdy. Każdy uchwyt trzyma telefon bardzo dobrze. Właśnie mamy telefon i dodam, że do tego najtańszego uchwytu w zestawie były takie oto okręgi magnetyczne, także jeżeli nie macie technologii MagSafe w swoich telefonach, to wystarczy taki okrąg nakleić na telefon z tyłu i już możemy przyczepić do uchwytu magnetycznego. Wszystko trzyma się bardzo dobrze. Akurat jedziemy takim terenem, gdzie jest sporo dziur, wertepów, więc możemy dobrze przetestować i nic się z tym nie dzieje. Na pewno nie wypadnie z kratki nawiewu, no i z samego magnesu również nie spada. Test w czasie jazdy zaliczam za udany. Piszcie w komentarzach,
z jakich ładowarek samochodowych wy korzystacie, czy również magnetycznych. Jak tak, to podzielcie się opinią. Tymczasem żegnam Was i zapraszam do kolejnych produkcji. Subskrybujcie kanał, lajkujcie filmy i do następnego odcinka. Pozdro!